Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj już, ojedziu, ty kamerę zobaczysz to od razu. Piecyk rozpalony z rana. Niech się ziemniaki zagotują, już ostatnie mam. Mało mi zostało i 30 kilo poszło. Jutro na targu trzeba będzie kupić jakieś. To jeszcze kurki dzisiaj dostaną, jak dobrze pójdzie. A ja tego... Edziu! A ja tego drewna oczywiście nie powywoziłem do drewutni, ale okazało się, że bardzo dobrze, że nie powywoziłem, bo jest za mokre. Teraz bym sobie tym mokrym przywalił te suche i bez sensu bym na bieżąco palił mokre, a suche by kolejny rok leżało. To jedna rzecz. A druga, że te mokre suchym by mi się pomieszało też niedobrze. I muszę dzisiaj wymyślić miejsce, gdzie je składować, żeby przeschło. Najlepiej już pocięte, to by mi szybciej obsychało. Tam ono jest takie mokre, ale widzę, że ta wilgoć to jest głównie taka, co tam ostatnio napadało. Po wierzchu jest mokre, a w środku nie jest aż tak źle. Przynajmniej takie mam wrażenie, bo wczoraj parę kanków wrzuciłem do kominka, to się w ogóle nie chciało palić. No ale jak się dorzuciło suchego, no to już poszło wszystko. No i zaraz pomyślimy jakąś taką mini drewutnię gdzieś tu koło chałupy, gdzie już pocięte się ustawi i niech sobie tam schnie. Dobra, to robimy. Chyba zrobię, wiesz czego, Edziu? Z tego wybiegu dla królika, który się nie sprawdził. Chodź mi pomóż. Tutaj pisklaki z tą kwoką mają się dobrze, już im rano oczywiście oporządziłem, to nic im nie brakuje. Ona cały czas, widzę, że chętnie by wyszła do lasu, ale niech sobie jeszcze posiedzi. Nie ma tutaj aż tak ciasno. I patrzcie, one są dużo młodsze od tamtych, od białej, a już są prawie tak samo duże. No i ładnie opierzone, ładnie się chowają. Dobra, a z tego bym zrobił taką mini drewutnię, tylko tak wymyśliłem sobie, że patrzcie, jedną ściankę bym wyjął całkiem, no żeby tutaj był dostęp. W środku bym poustawiał drewno i od góry dał plandekę, żeby mi na to nie padało. No luk z każdej strony by miało przewiew. Tutaj bym miał swobodny dostęp, żeby sobie brać. No i Francja elegancja, tylko gdzieś to trzeba tak umiejscowić, żeby za bardzo nie przeszkadzało i przy okazji tutaj się trochę ogarnie, bo też już tutaj bałagan mi się robi. Nawet nie już, to cały czas jest bałagan, tylko po prostu raz trzeba tutaj ogarnąć jakieś kawałki tych. Ład, wiadomo. Dobra, zaraz pomyślę, gdzie to ustawić. Myślałem, żeby tutaj przy płocie to by było wygodnie, ale przecież my ten płot na dniach, no może bardziej na tygodniach niż na dniach, z sąsiadem mamy robić, aż tam do furtki. To będzie nam tu przeszkadzać, to sobie myślę, no to zrobię o tak jak jest. Z metry dwa od płotu nie będzie przeszkadzało. No świetny plan, tylko nawet jak płot się zrobi, to mi to tu zostanie na środku. I ani tu potem coś myśleć, jakichś wybiegów, ogródków, tuneli. No bo przecież jak zawalę to drewnem całe, no to nie będzie już tak łatwo tego przesunąć. I wymyśliłem. I będzie chyba najwygodniej i pod ręką. To już wam pokazuję, tylko to jakoś przetargać spróbuję. O, tutaj wymyśliłem. I najmniej noszenia będzie, od razu można układać. Nie trzeba staczką jeździć. Francja elegancja. Teraz tylko tą ściankę wymontuję, żeby tu łatwo można było wchodzić i sobie układać. Przed chwilą był sąsiad. Wypiliśmy kawkę i mówi, że przecież mogę na odwrót to zrobić, bo na dole też mam druty. To plandeka nie będzie się rwała, będzie lepiej leżała u góry. Ale jak teraz będę układał na przykład, albo potem wyjmował czy coś, to będę tutaj miał te przęsło i będę się, na pewno się z 5 razy bym uderzył w głowę i się trzeba chylać, a ja nie mam 20 lat, ja nie mam nowego kręgosłupa, tylko już stary. No to tak będzie wygodniej. I potem jak będzie już ułożone, to dopiero plandekę się założy. Wiecie, o co chodzi, dobra. To ja biorę, lecę po jakiś nożyk i tutaj to tego panela jednego wyjmę. O tej mi do drutu to powinno elegancko pójść. Ta idzie luks. Potem trzeba tylko będzie te śmieci pozbierać. No dobra, nie będę was tym zanudzał, bo to jest żmudna robota. Dużo tego nakładłem? A nie, nie dużo, bo już tu obcinałem, jak kombinowałem dla kury wybieg. No to luks, że akurat na te przęsło trafiłem. No i elegancko stoi, trzyma się. Nawet bez tej jednej, nie ma tragedii. Najpierw ułożę to, co już mam pocięte, to trochę mi się tutaj przeluźni i będzie można ciąć dalej. Tu na bałagan nie patrzcie, tutaj mam, wiecie, śmieci, bo rzadko wywożą takie rzeczy. Nad śmietnikiem też muszę pomyśleć, gdzieś najlepiej dalej, bliżej tam, żeby nie było go tak czuć, bo to w lato szczególnie czuć. Teraz to aż nie tak bardzo, ale żeby było gdzieś przykryte, bo to moknie. A czasami w nocy, ostatnio też na kamerze przyuważyłem, kot przylazł i te śmieci mi rozciąga potem po podwórku i to trzeba zbierać. Taki zamykany śmietnik to byłoby luks, muszę nad tym pomyśleć, ale to na spokojnie. Dobra, biorę się za te drewno i układamy.
trochę się tego nacięło. Tak na styrcie jak leżało, to wyglądało tego mniej. Tak teraz popatrzyłem z boku, to takie trzy warstwy, to spokojnie, może nawet cztery tutaj wejdą. To jeszcze mam co robić. Dobra, zaraz biorę piłę i tnę dalej. Tam z bak, może dwa baki potnę. Nie ma co wszystkiego naraz, bo nie ma czasu przede wszystkim. Nie, Edziu? Edziu leżał obok i mnie dopingował, cwaniak. Zamiast pomóc, byś też poukładał trochę. Chociaż ty w sumie w domu mało siedzisz, to potem i tak nie korzystasz z tego ciepła. Ziemniaczki mi się ładnie zagotowały. Przed chwilą sprawdzałem, dosłownie góra 5 minut, będzie można zdjąć. Ale nie chcę wylewać tej wody, bo tam ponoć w niej też jest, no na pewno w niej też jest dużo tych wartości odżywczych. To odstawię do miski z zimną wodą, niech sobie pomału schnie, bo jest w miarę młoda godzina. Potem dam im ziemniaki jak wystygną i potem puszczę na zielonkę. Teraz trochę za wcześnie, to mi się rozejdą daleko do lasu, a tego chciałbym uniknąć, żeby gdzie tam nie pobłądziły. Oczywiście część z nich to i tak już sobie chodzi po zielonce. O, tu były przed chwilą, gdzie one polazły. To nawet nie wiem, pewnie do lasu, znając życie. A jako? Proszę bardzo, jest tych parę sztuk, ale one to górą przelatują. No, jak tak bardzo chcą, to niech sobie latają. Nie planuję im przycinać lotek, przynajmniej w najbliższym czasie, póki mam spokój z lisami odpukać, innymi tam psami czy czymkolwiek. A one jak wychodzą, a cała reszta jest w środku, to nie idą daleko. Albo są tu przy płocie, dosłownie 2-3 metry, albo tutaj po podwórku. To dobrze, a jak puszczę wszystkie, to lezą nawet kilkaset metrów od bazy, to jest już bardziej niebezpieczne. Tutaj blisko, to tak raczej te inne psy czy tam lisy to nie podchodzą, jeszcze nie widziałem. Zdarzyć się może, wiadomo, ale Edziu wyczuwa i zaraz leci i szczeka przy płocie, to je też odstrasza, no i mnie zaalarmuje, to też zaraz tam lecę. Dobra, biorę piłę, o, tu już mam przygotowaną, bo do piecyka sobie parę na drobniejsze pociąłem, bo wiadomo, długie to nie wchodzą, zalana jest olej i paliwo i tniemy. Dobra, tym tnięciem nie będę was już zanudzał, nawet tego szybkiego robił. Potnę, to się włączę. No już myślałem, że nigdy mi się ten bak nie skończy. Piłowała i piłowała ta piła. No, trochę jest jeszcze. Zaraz to ułożymy, a z tej piły tak przy okazji to jestem super zadowolony. Patrzcie, tyle na jednym baku użnąłem, a tutaj do baku wchodzi dosłownie sztanka paliwa. Tam 200 czy 250 ml. Tyle co nic ona je. Jest dosyć lekka i spokojnie jedną ręką można operować. Drugą te cieńsze patyki sobie można przytrzymać, od razu odrzucać. No super jest i dosyć długo działa, bo te poprzednie, te duże miałem, to się szybko psuły, potem nie opłacało się tego nawet naprawiać. A ta działa i działa i tnie. No wiadomo, na takie bardzo grube, znaczy bardzo, no takie powiedzmy jak to, no to już ciężko idzie. Ale takie jak to, to bez żadnego problemu łyka. Jak widzicie, tutaj z żadnym z tych kołków, pięków nie miałem najmniejszego problemu. Ziemniaczki się ugotowały w tym czasie i już są. Garnek wstawiłem do zimnej wody. Niech przestygną i zaraz im przygotujemy mamałygę do jedzenia. Coś dzisiaj się tak blisko kurnika duża część trzyma. Nie wiedzieć czemu, ale alarmu żadnego nie było dzisiaj. Bo jak je puściłem, to w zasadzie cały czas jestem na podwórku i spokój był. No nie wiem, może za bardzo wieje. Kury też wiatru nie lubią. Dobra, nie przedłużam. Układam to. Jak to ułożę, to akurat powinny ziemniaczki wystygnąć i przygotujemy. Ostatni kienek tu wkładałem. I trytytka puściła i mi się rozłożyła konstrukcja. Zaraz nareperujemy. Się da więcej trytytek, się będzie trzymało. Tylko trzeba to odgruzować. No i zawsze kwadrans w plecy. Nareperowane. Trochę mi się ta tylnia ścianka przez to wszystko wygięła, ale to nic nie szkodzi. To plandeka to ogarnie. Z drugiej strony też dołożyłem trochę trytytek. No i tutaj na trytytki elegancko trytytek, to ja mam duży zapas, bo jak mi brakuje do przesyłki, one tam zawsze grosze kosztują, to się paczkę weźmie. Trytytki to się zawsze przydadzą. Dobra, układam dalej. Jeszcze mi trochę zostało ułożone. Trochę tego jest, a ile jeszcze do pocięcia, to nawet za małe będzie na to wszystko. No ale dobrze, lepiej mieć więcej drewna niż za mało, nie wiadomo jaka zima będzie. Przyjdą mrozy, to tego drewna wcale nie mam dużo, a jak będzie ciepła zima, to mi spokojnie starczy. Zobaczymy. To się jeszcze pokroi, te grubsze to nawet trzeba będzie połupać. Dobra,
jedno zrobione. Teraz lecę kurą, przygotuję mama łygę, a potem czegoś poszukam, żeby to przykryć. Zamówiłem dzisiaj plandekę taką specjalnie na to nową. Te plandeki to tanie, tam 10 zł, chyba 2 na 3 metry. To spokojnie tu starczy. Dobra, to będzie. Pewnie jakoś będzie adekwatna do ceny, ale tam, aby takie drzewo przykryć, to starczy. Lecę po osypkę i szykujemy. Miarka osypki do tego. Zaraz się ubiję, tylko dzisiaj dostanę jeszcze dodatek specjalny. I do tego dwie kostki mięsa eleganckiego. Jedna, druga. Edziu, to nie dla ciebie. Ty dostaniesz, ale potem. Gdzie ja mam tą ubijaczkę? Mam, teraz można wszystko ładnie ubić. Zaraz zobaczymy, czy będzie dobra konsystencja. Jak nie, to dosypię śruty, żeby było takie, wiecie, trochę gęstsze. Trochę za rzadkie, to jeszcze taka miarka śruty już niepełna. O, teraz to już ładnie powinno wciągnąć tą wodę. Chwilę zamieszamy i dajemy kurom. Cały gar mi tego wyszedł, parę ładnych kilo jest. Już się tu kury nie mogą doczekać. No i mają, zajadają z apetytem. Tu mają w jednym miejscu, tu w drugim, tu w trzecim, do trzeciego miejsca to nawet mało sztuk się zmrowiło. Niech sobie wyjadają. Wiem, piszecie, że to za małe te karmidła. Trzeba zrobić jedno długie, podłużne, takie, żeby nie wchodziły i żeby wszystkie się mieściły dookoło. Zrobi się, pomału. Przyjdzie Lublin, kupi się deski i się zrobi. Albo z czegoś innego niż deski, bo deski pewnie by z czasem przechodziły, może by pleśniały, może z jakiegoś innego tworzywa. Jak ktoś ma jakieś pomysły albo doświadczenie, z czego zrobić takie karmidło podłużne, to może dać znać, byłbym wdzięczny. A wy co? Kto po wsi chodzi, ten sam sobie szkodzi. No dobra, chodźcie, chodźcie. Edziu, nie ty, tylko kury. Idziecie czy nie? No chodź. Nie trafiła, kaczka chce wyjść. O, a ta górą poszła. Ale musi mieć otwartą furtkę, żeby górą pójść. Krzywulec oczywiście pierwszy do jedzenia. Zjedzą, to je się puści na zielonkę, a ja lecę, tam mam jakiś kawałek starej plandeki, może akurat mi starczy, póki nie przyjdzie ta nowa. O, ale tak poszedłem do garażu, może jeszcze jakąś mam i mam, nową. Ja je kiedyś tu kupiłem, o, to obijałem, żeby mi w zimę śnieg nie padał do środka. To chyba 10 zł za sztukę dawałem, ona akurat ma 1,5 metra na 3, to powinno elegancko starczyć, a następna mi przyjdzie? No przyjdzie, zawsze się przyda. Plandeki to dużo miejsca nie zajmują, a często są potrzebne coś przykryć. No i połapane na trytytki i się trzyma. Tu ten przód można by trochę usztywnić, bo jak tutaj nie ma tego przęsła, to on trochę się schodzi do środka, tak jakby tutaj usztywnić, to by było luks, gdzieś tak. To pomyślimy, ale na pewno nie dzisiaj, bo ja nie mam czasu, muszę lecieć to składać i do roboty zaraz. Niech jeszcze te kury zjedzą, to je puszczę przed wieczorem, niech sobie pochodzą teraz ze 2 godzinki. No i dobra, Francja elegancja. Co, mówicie, że to już się drze, bo już te druty się wbijają? No dziwne, żeby się nie darło, jak kosztowało 10 zł. I tak jest dobrze, zobaczymy jak długo to wytrzyma, za ile to wiatr zwieje. Przynajmniej trytytki te białe to są w miarę mocne, to może trochę podtrzymają. No luks, przynajmniej na to nie będzie padało, zawsze to lepiej wyschnie niż tak o, pod gołym niebem. Zadowolony jestem z dzisiejszej roboty i nawet już mam pomysł, jak to zrobić, żeby było sztywniej, lepiej się lepiej plandeka trzymała, ale to śledźcie następne gnioty, jak jesteście ciekawi, co wymyśliłem. Jedzcie szybciej, bo jak wam otworzę, to Edek przyleci i wam powyjada, bo to z mięsem jest dzisiaj. Także raz, raz i na zielonkę. I bocianek tu wyszedł. Dobra, najedliście się? To chodźcie na zielonkę. Sojdzień się nie może do łatki doczekać. O, leci mój obrońca. Tak, to elegancko, podwórka się trzymają. To dobrze, to się człowiek tak o niej nie martwi. I to wszystko na dzisiaj. Ja się z wami żegnam, bo muszę to poskładać, puścić w internet i lecieć do roboty. Cały dzień się człowiek obijał, to można w nocy popracować, nie Edziu? Dobra, nie przedłużam, bo mi czasu nie starczy, żeby się wrzucił ten gniot. Na razie i zapraszam jutro na 7 rano. Na razie, cześć!
I znowu trochę mniej. 20 deko, ale mniej.